Cześć witam was w pierwszym odcinku z FIFA MOBILE 22 Dzisiaj zagramy sobie tryb vs attack I do tego zrobię wyzwanie za stoka końców No to skład będę już, jak wiadomo teraz mam podstawowy dość No i dobra zaczynamy Postaram się jak najszybciej ten odcinek wrzucić Więc nie będę jakoś zbytnio montował tego odcinka Bo czemu nie Eh, no dobrze, teraz się skupmy lepiej na meczu, później o tym lepiej opowiem. No i dobra, zaczynamy. Ciekawe, chyba ta sama pozycja zawsze się zaczyna w tym Vs ataku. Wow. No, goście już mam jedną elitę. Dobra. Zobaczmy, Werner. Podanie do tyłu. Kapeti, nice. Nie wiem dokładnie jak się czyta jego nazwisko, ale dobra, lecimy do przodu. Tam do Wernera. No, tak słabe to podanie było, chociaż może teraz strzał? Pięknie. nadal teraz większość schematów z poprzednich FIFA Mobile działa, więc powinno być dość łatwo. Tak jest, 3-1. Świetna szansa. No, bramka uszukany, ładnie. Znowu prostopadłe podanie. Zobaczmy Capetti No, ci obrońcy <głos》>, jak zamurowani w tym trybie są. Ale to bardzo dobrze. Nie będą mi się wpierdzielać zbytnio. Teraz podanie. Jest tylko jedna możliwość. I gol. Nice. 6-2. Werner. No, zobaczmy. To się jakoś zbytnio nie wybiegają ci, bramkarza. Zwykle w VS ataku się nam nie rzucają. To jest ciekawe. 8-3. E, podanie. Werner, no też mam tak lepszy skład od innych na początku, głównie dlatego, że ja w tym preseasonie grałem i teraz co ciekawe jest chyba tylko jeden dostępny skill na zawodniku, to jest, to jest jakaś nowość, bo wcześniej był ten podstawowy jeszcze skillshot był i wtedy to był jakiś heal to heal, albo czasami nawet rainbow flick eee, i tak dalej, no i dobra, wygrywałem to spotkanie, jeszcze ostatni strzał, może taki bardziej popisowy, no prawie wpadło. Nieźle, nieźle. No teraz przejdźmy te, do tych zadań o ikonę. Bo tak, tak się to nazywa mniej więcej. Więc przechodzimy. E, znowu to powiadomienie o ratingu. Nie wiem po co aż tyle już, już oceniałem tę grę. E, no ale dobra, przejdźmy do mojego składu. Tak się on prezentuje. Mam już w sumie aż 5 kart Elite. E, no i dobra. Przejdźmy do. Zaraz muszę to znaleźć: Live events, właśnie icon journeys, nation. No i tutaj mogę już zaczynać, bo jest ograniczenie. Jedyne, że trzeba mieć skład powyżej 70. No i zobaczmy, co się zdarzy w tym spotkaniu. Zaczynałem pojedynek z Sevillą. Werner już rozpoczyna. Omija jednego zawodnika. Bardzo ładnie. E, no i może jakiś strzał z dystansu. A, niestety obok. E, no dobra. Bramka zaczyna. Podaję do bocznego obrońcy. Adelaide. No odbiegni wreszcie. No, okej. Okay. No i Werner, może teraz się uda. Werner, 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 strzał. No to znowu obok, co jest, no, jak w prawdziwym życiu, no co jest. Jeszcze niedawno tak dobrze grał, no. Dobra, Kopetti. Eee, no wreszcie, nice. Musiałem <gryw> na metr od bramkarza praktycznie podejść, żeby strzelić. No i też te nowe powtórki, to jest dość ciekawa rzecz. Takie niby powolniejsze się wydają, ale dokładniejsze chyba są. Ja coś tak mam wrażenie, że mam lekkie lagi, ale. Ale to chyba nie ma z większego znaczenia teraz. Oj, dobra, werner odzyskuje piłkę. Werner, werner, werner. Spróbujmy jakieś takie. I po... całą górą nie mogą podawać, nie rozumiem. E, no dobra, próbujemy się cofnąć. Rena, Adelaide. Też nie mogę się doczekać, aż market odblokuje, bo jest od piątego poziomu już. No i dobra, kopetti. Strzał. No i pięknie. Gol Argentyńczyka. Już 2-0 do 65, chociaż w sumie <grymnie> ja zacząłem od tej, od drugiej połowy. Ale dobra, przyjmujemy tę piłkę. Nie do końca. Oj, okej, okay, przejęcie piłki. Ustawię sobie na defending, bo czemu nie? Okej. Okay. i też właśnie fajna nowa rzecz, którą dodali teraz są. E, można robić zmiany. Tutaj jest taka, taki skrót do tego i mogę sobie na przykład zmienić środkowego pomocnika. No ale to jest taki minus tego, że to nie pauzuje gry. <laughs> Więc nie wiem, czy to poprawią, czy nie, bo to cały cał czas się wyświetla, nawet jeśli grasz. Nawet jeśli gracie Eee podanie Pulisić Pulisić, nie stracić strzał Jest! 3-0 Myślę, że jak bije jakąś ciekawszą rankę vs ataku, to też Wam dam znać w następnym odcinku. Eee, bo to w sumie jako bonusowy ten odcinek będzie. Normalnie bym w czwartek dopiero coś nagrywał. prostu padłe podanie, a nie wyszło. Dabo. No i piłka poza boiskiem. Nadal ten schemat na podwójnego obrońcę też w sumie nadal działa, więc jest nieźle. E, kopetti, kopetti. No nie ma komu podać, więc lec od razu na brąkarza. Strzał. Pięknie. Ehe, no i 4-0. To jest tylko dowiść wyniki, już mamy te 100 tysięcy monet. Full time. 100 tysięcy wygrane, tak jest. No to widzimy się w następnym odcinku. To na razie.